Widzę, że tak szybko działasz, że ja nawet nie nadążam. Zadzwonił mi, że mam tam jechać i co? Gdzie? Kto? Co? A co jeszcze ładujemy? Jeszcze prasę. To nie mogłeś od razu wepchnąć prasy? Jak? No szybko. Prasę i tak gimela, no? Co za gimela? A to gdzie idzie? Do Świętego. Do Świętego? Delikatnie tu, Jarek. Tu, bo tam uciekasz. Żeby my ich zaraz nie zbierali. Troszynkę możesz tam iść, Jarek, wiesz? Teraz będziesz widział, czy ci coś podpowiadać jeszcze? Nie, daj go, daj! Dobra, tak by mógł być. Tylko podłożę klocki, nie? No, wiem. A też nie chciałem z tyłu później na końcu, bo wiesz co się robi, nie? Stópkę bardziej najwyżej zwiń. Bałek najwyżej odsunę, nie wiem czy... Co? No, nie wiem dlaczego wyrzuciłeś. Wiozę tutaj do klienta zgrabiareczkę i prasę. Chciałem się pochwalić, dostałem nową kamerę. Bo poprzednia niestety miała różne objawy, które czasami nie nagrała głosu, czasami nie nagrała obrazu, wycięła film w pół. Także przepraszam wszystkich klientów, u których nagrywałem, a film nie wyszedł. No niestety nie było z czego wyciąć nawet. Także sorry, na kamerę nie mogę. Miała obiekcję. Ale mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze. Dojeżdżam do klienta. Już tutaj miejscowość Babi Goszcz. To jest za Goleniowem kawałek. Dobry! Troszkę dalej, stary. Dotarłeś do celu. Za tym wyjazdem? Nie, tu na drodze rozładujemy. Ale mówię za czy przed? Dawaj na łąkę. Na łąkę? Nie, bo może wiesz co, nie bijemy. Sam nie! Witam. Witam. Widzę koszulka odpowiednia. No kurwa, ja. Przedstawiciele McHale'a. Witam. Operator pokazowy. Operator pokazowy? Operator pokazowy, widzę. Od razu uruchomienie. Widzę, że gdzieś mnie tam obserwują. O, lata komar duży. Ach tu. To zaraz mówisz, niedźwiadkiem w pole. Co? Zaraz niedźwiadkiem w pole. Tu widzę klasyka polskiej motoryzacji. No było w planie kupić ciągnik, ale no się szło drogi, nie? Aha. Tu ten? No bo się wilków na mnie żyło i... Wilki w lasach? Tak. Stadami chodzą. No powiem ci, no, no muszę godzić się, bo tak to mi bydło zjedzą, nie? No, 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 no. Także na ciągnik zeszedł na drugi plan, nie? Coś za coś nieraz, nie? Nie wiem, czy on tam poradzi sobie w tej klasie, ale zobaczymy. Jest większy w razie czego. Tam to ma 100 koni, a tam no. Wiesz, no trochę tam pewnie zdechło, nie? No.
Powiem ci, no a, najgorzej mam. Zielonka, nie? A. Żeby ją ubić, nie? No to, wiesz, zielonkę to mam, wiesz, tą famę, nie? No, no, no. Wiesz, zielonkę, kiszonkę to będę tamtą kręciła, siano, jak pójdzie to tym. Musisz spróbować, nie? Zobaczę, nie? No, dokładnie. Okaże się. Okaże się. Okaże się, jak to wszystko pójdzie. W praniu. Dobra. Tak nisko opuści? Oglądam te filmiki tych maszyn, to wszędzie jest sporo wozisz. Sporo, no. Ja się oglądam, to śledzę. To nie wszystko jest nagrywane, nie? No. Także powiem ci, no jeździ, wozisz tego sporo. Ale mi się zdaje, że ty byłeś 3 lata temu. Ty mi przywoziłeś, to był chyba listopad, tą przyczepę z metalfachu, przyosiówkę. To było późno wieczorem i to jest po takim. Nie wiem, czy nie na stacji żeśmy zdejmowali, nie? Bo tutaj jeszcze było rozkopane, czy coś, tak, oni tu grzebali. Tak, no. Jakoś tak było, nie? Już czyli tak, dobrze też kojarzę. Tak, no, późno to było. Późno chyba, no. 18, 19, no. To był listopad, nie? Mogło tak być, no. Kojarzę, że wtedy to, no. Piciu wtedy było, nie? No. Wtedy jeszcze nie byłem znany. No, nie, teraz to ci powiem na całą Polskę. Jeszcze. Teraz bardziej, no. Dobrze. No, wiarkę masz, Makala. Mam. I zadowolony jesteś. O, bardzo. No, tak, gdzieś. Powiem ci. Dlatego chyba jest, kurde, zestaw już teraz, znaczy, nie? Wiesz co, ja planowałem wziąć kronę. No. Prasę i zgrabiarkę, bo mam dwie kosiarki kronę, chciałem jednej, no, firmy, nie? Mhm. Tylko tu jest kolega z Makela, nie? No. On tam jeździ na testy, nie? No. I doradził mi prasę i zgrabiarkę i powiem ci, namówił mnie. Chyba i, tak. I nie żałuję, wiesz? Chyba nie. Nie. I nie będziesz żałował, nie, raczej. Nie, nie, powiem ci nic. Powiem ci, tam owijarkę 2 sezony używałem, powiem ci, nic. No. Nic, żadnych wycieków, normalnie, no nic. Nic. Żadnych, nic, zarzutów, nie? No. Same plusy, nie? Jestem bardzo zadowolony. No to dobrze, nie? No to jest najważniejsze, nie? No już ci powiem, jest sprzęt na lata i kupujesz jakość i spokój i powiem ci, żadnych sprzętów, nie? Nie? Ja wiesz, ja tą Warframę kupiłem w 2010. To przez 10 lat też nic nie robiłem. Mhm. A dużo robiłeś, nie? Jest to na początku, to tam mało miałem bydła, to tam ze 300 balotów, trochę tam, wiesz, po sąsiadach trochę tam, wiesz, pomagałem, no, presować. Ale już trzeba zrobić 1000, półtora, no niby też nie jest dużo, nie? Ale to, no, jest męczarne. No, no, no. To już jest męczarne. To już słabo, wiesz, to siatkę, tak, źle owinie. To już czas zmienić, nie? No. Trzeba się żegnać z tym, nie? No powoli. Mam zgrabiarkę, też kronę, no, używkę, ale ją będę chciał sprzedać, nie? Muszę na neta zostawić. Żeby miał wiatek gdzieś trzymać maszynę, to bym ją zostawił, ale jak to ma niszczeć, to niech ktoś chociaż. Dokładnie, niech ktoś, nie? Skorzysta. Dokładnie, a ty będziesz robił teraz tym. Teraz ty. No. Także to już jest zakup już na lata, nie? No na pewno. To jeszcze ciągnik później kupić, ale to wiesz, wszystko pieniądz, nie? No coś z czym się wiąże, nie? Wszystko kasa. No. A teraz pogoda tak nie sprzyjała, nie? Teraz co tak popadało? Czy u was lepiej padało? Nie, no teraz też tak. Tak, no, trochę deszcz. A tak, no, ci powiem, sucho, no, smaliło. Tak jak u nas. 20 parę stopni, no, no. A grad, grad przeciął? Nie. Wiesz co, ostatnio coś tam trochę też. U nas trochę przeleciało. Ale nie tak mocno. Nie, drobne kulki były, nie? Ale no, biało się zrobiło, ale drobne kulki. Ale to już ci powiem, już na trawę jest za późno. No, no. Jeszcze może zboża trochę podratuje, ale trawę to już... Które już, kurde, nie wyrośnie i to już nie. To już, no, jest za późno. Jak już kłos szedł w dół, to już nie pomoże, nie? Jęczmień to już jest po, nie? To już jest po. Żyto niby tam wuja mówi, że też już jest po, nie? Ale co, zobacz jaka cena zboża. No, no. Rolnicy pokopywali, powiem, no, ci po, nie wiem, tam po 5, po 7 tysięcy za tonę tego nawozu. Paliwo wtedy było, no, po 8, no, no. Jak teraz proponują 600 czy tam ileś za pszenicę, to jest śmiech na sali. No, dokładnie, nie? No. Dobra, działamy. Kapcie nowe. Zobaczymy, jak nie, to będzie trzeba odsunąć go na bok. To kogo ma zaciągnąć? Bym musiał zobaczyć, czy tą połówkę pójdzie tu, ale na pewno nie. Albo łatwo, albo ciężko.
jeszcze na dół. Tylko tu byśmy musieli, bo masz wałek blisko. To znaczy przodu. Jak go weźmiemy na bok, to nie będzie haczyk, nie? Dobra, dobra, dobra. Tylko słuchaj, jak kręcisz w prawo, ona kręci w lewo, jak kręcisz w lewo, ona kręci w prawo. Rozumiesz? Jakbyś rozsunął, byłoby fajnie i miło. Dobra. Dobra, starczy, starczy, starczy. Uważaj tylko sobie na ten wałek tam, nie? Żebyś przy skręcie tam, kurde, gdzieś nie poszedł, nie? Zresztą możemy, jak będzie na tej wysokości, to tu będziesz go miał, nie? Także tylko zwróć uwagę na niego. To? Ładna, nie? No. Dokładnie. Ładna, zgrabna, robotę zrobi. Szersza jest, nie? Szersza? Niż tamta? No. Test. I to można jechać, kurde. No, dokładnie. Dobra. To nie jedź, bo jeden pas jeszcze trzyma, nie? No, możesz. Pójdzie, czy ma cofnąć? Cofnij trochę do tyłu. Okej. Tak, jedź, jedź, jedź. Przejdzie ładnie. Tak, przesuniemy, no tylko zjedzie kołami i przesuniemy. Dobra. Picabello.
czekam. Czy poradzi, nie? Też mnie to ciekawi. Gorzej z mokrym, nie? Tutaj mam od prasy. Papkę masz? Nie dali. A tu mam od tego, z grabiarki. Daj na tej monety. Ty już ją został. No, nie, no, ale miał piątkę, to nie dał. No nie, no premia za strzelanie. Piątka nie wejdzie. Tak, i to jest jeden zamek. No to leciutko dochodzi. Tu śrubokręt masz zawsze w silniku to. O daj, teraz za czas, jeszcze miał tylko na raz. Oj, być to płynie coś. Na raz ją puszczasz, to ładnie ci tylko na jeden zamek złapie. Aha. I teraz sobie bierzesz tu, panie, w sumie, kurwa, masakra. Tablica, nie? No, bo nie było no, wcześniej. Nie było, nie było, no. No to ty tylko się jeszcze skaleczysz. No, no. Uważaj, żebyś sobie wcześniej nie było, no. Teraz tylko tym. Aha. No więc tu musisz sobie. No, 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 dobra. Wszystko wiem. Wszystko wiesz. Rączka by się tu przydała, no, nie? Z tej strony tak bardziej, nie? A tu nie ma po co otwierać. Wszystko prawie jak w Warfamie. Weź. Ja wiem, że Warfama lepsza, no, ale nic. To się wszystko dopracuje. To się przerobi. To się no. Oświetlenie, wszystko pójdzie w LEDach. Także. Teraz ci go na dwa złapał. Filmik ci wyślę na przyszły rok. No. Co mają poprawić, nie? No i z przyczep się wysyłałem. Tak, tak. To co, pijecie jakąś kawę? No jak? Jakiegoś drinka, coś? Kawę. Obowiązkowo. Jedynie. Gryla mogę. Palimy zaraz. No dobra, to idziemy. Pierwsze papiery wezmę. To nie kurwa robię. Tak to lekko idzie, kurwa. To przecież ten. Tutaj mam dla ciebie kod rabatowy do wykorzystania w sklepie. Na cukierki? No. Jak na słodycze, tak, bo słodycze lubię. I kola, jak kola będzie u korbanka i dobre słodycze, to tak, to przyjadę. O, tak? Z tym bodem, tak. No to widać. A kobiety mówią, żeby były, kurde, tak, takie spa bardziej, nie? Aha. Jakieś koszulki, sukienki. Kurde. Z tyłu instrukcja jest. Nie, to prosimy o kontę, weź. Dobra, idziemy. O, idziemy tymi papierami, poogarniamy. Wiecie, ten z podkamienia, ten gościu ma 72 konie chyba tą Kubotę i ciągał 5600. Nie? Tak? No później 100 koni miał, no. 100 czy 90. I co, napierdalał siano? Siano? No. A w zielonkach? Jak też sobie radził w miarę? W zielonkach to no, sobie... Trochę gorzej, nie? On sobie z grabiarką nie radził za bardzo. Aha. Tą małą kronę miał tego TCK, tego 640, no. No to nie grabi, to. Grabkami by więcej nagrabił za ten czas. Dobra, ja zaraz podejdę. Tylko zamknę i pozwijam, nie? Pasy. Kurwa, jakby nie używali. No jak sobie to wszystko poddaję. Wszystko bezpieczeństwo. No, no. Dwie gaśnice. Dwie gaśnice. To ty presował, ten się w cyrku nie śmieje. No. O, wiareczka ładna. Jest stroboskop. Koguciki. Leży na kołach, jakie kurwa tematy są na szpilkach. No. Ładnie korektor tutaj działał. O, jakie szpile. No. Ładnie poznaczone. Niech się uczą, Maksymilian. Przynajmniej widać, że kurde, jak będzie się odkręcało, to widać, nie? 100% Makhej. Też jest to przetrząsarka musi być, tak? Ty nie robi chyba Makhej. To już testują. To już, to już przygotowane, jakby coś nie poszło w życiu. No to jest. W stanie spłacić kredytu, to już jest przygotowane. To już jest przygotowane. Tylko wytrzyma ten tam kątownik? No właśnie. Kątownik to przerzucę na belkę drewnianą, nie? Bardziej, nie? Jest, zobacz, jakie ile belek. No, te wytrzymią na pewno. Te wytrzymią. To już jest wyliczone na... Ale pętla mała jakaś. To było robione na szybkiego. Nie, tylko nie rób tego, jak będziesz miał na ostatnią ratę. Także wiesz. Pętla za nogę.
No i tak to jest. No. Ty co, dzisiaj Ole X, nie? Nie, wiesz co, na razie jeszcze zostawię. Bo tamta, wiesz, zobaczymy, nie to jak ta, wiesz, tamtym jak... Tamtej gwarancja minie i... Ale wiesz, że za tą prasę to trzeba zapłacić więcej jak za nową. No. Ona jest tak odjebana, że tu nie masz, że jakieś tam 60 tysięcy. Sama produkuje, ciano. Więc powiem ci, to jest cenowo porównywalnie z Machelem. Z 2010, nie? To z tego, z QMS-a był brany. Bezrotowy? Bez. Nie miał roto? Gdzie to roto? Szóstkę, śrubkę na bezpieczniku. Ale pan ma jechać sobie? Nie, Sigma później chyba. Zjadłem śrubek. Sigma tak, Sigma później, no. Przecież tam tym Mercedesem się przejedziesz pół dnia, to na to tak przyjdziesz na to, się nie będziesz mógł patrzeć, kurwa. Nie wiem. No. Jeśli ci krwi napsuło, to kurwa... No. Ale to tak jest, nie? No. Do dobrego to się człowiek szybko przyzwyczai. Do gorszego później gorzej. Ja to jest, że to powiem ci, to najgorsze, jak jedziesz z wiatrem, wiesz? To kurczę, siatkę ci wyrzuca, nie? No nie owinie nieraz tych balotów tak, jak powinno. No męczarnia jest, tam 200-300 bali. Jak się kiedyś robiło, tam miało się parę krówek, to tak, ale powiem ci, jak trzeba... No 1000 bali też niby niedużo, nie? I co to jest, nie? Ale to jest męczarnia to robi. Czasowo schodzi dużo czasu, nie? No ile dziennie to mogłeś zrobić? Warfana. Zależy, czy wiatr był, czy nie. Tak. Tak. No, cały dzień Boże musisz rzeźbić to, ja wiem, czy 200 ukręcisz? Włącz. Niby 200 dopadło do obiadu robi. No to ja to mówię, to już niby tak wydajność 20... Po obiedzie wydajność spada. 20, to wiesz, zależy jakieś jak się jeszcze coś nie popsuje. Nie, to mięko to 400. To wiesz. To masz inną prędkość też podbierania w tym, tak? Bo bez rotora, bez niczego. Nie, nie ma też tej przepustowości, co tak. Zachodnie, nie? Inna budowa, wszystko jest, nie? Tu gruby wałek ukręcisz i co? I to wszystko ciężko idzie, zapycha się, nie? No tak, bo to mówi Jarko, nie? Jak początku to stacjonarne, nie? No bo jak tak, nie? Tak. No. Teraz to. Przeskok technologiczny całkiem inny. Ue, to nie ma porównania. Ursus na chodzie? Ciapy. No odpalany był. Parę lat temu, nie? Na sprzedaż? Nie, to nie. Szuka. Nigdy nie może kogoś kupić, tak? W Polsce. O, masz. Nikt nie chce. Tak. No, poszedł. To jest 85, ale 86, my żeśmy go kupili, no to Spyżyc, sąsiad go przyprowadzał, wtedy była taka potężna zima, takie mrozy, nie? I on to ci powiem, tym ciągnikiem przyjechał z Spyżyc, nie? A to od nowości go masz? Tak, od nowości. No to raczej sentyment już nie wtedy. No zestarzał się razem ze mną, to mi powiem ci, szkoda mi go. No, wierzę. On wizualnie tak powiem ci jest tego, trzeba było elektrykę i blachy, bo porobić, silnik, dobra. Wszystko jest po kapitalnym remoncie. Chyba w 14 były wymieniane tuleje, wszystko. No, bo grabiłem i wiesz co, uszczelkę wywaliło, nie? I tuleja się obniżyło. To jest przywiernowa następny mechanizm stefański, nie? To wszystko wymienił i powiem ci, nawet tuleje nie są dotarte. Widzę, jeszcze rozrzutnik do niego jest. Za rok Bergman jedzie. Wszystko pod kolor, zielony. No, no. Kolorem pasowało. No, ja go kupiłem, to tam go malowali. Co powiem ci, 20 rozrzutników tylko wywiózł i stoi. Miejsce tylko blokuje. On po kapitalnym remoncie wszystko, opony, wszystko, elektryka, lampy nowe. I mówię, po tym remoncie tylko 20 wózków wywiózł i stoi. No. Chyba też go. Jeszcze specjalnie tą osłonę ściągali gdzieś z Warszawy, nie? Tak. Orkana mam, to Orkana to bym sprzedał, nie? Jakby się klient jakiś trafił, nie? No, to mam tam, jakbyś chciał zobaczyć, nie? No można, no. To idziemy. Może się ktoś trafi. Kiedyś to się jeszcze używało, tego Orkana, teraz to ci powiem, ta balowarka, to się kiszonki narobi. To się, nie, to się i już się nie opłaca, nie? No, gdzieś. Dokładnie. Krów dużo masz? Wiesz co, wszystkiego mam prawie 50, nie? 50. Z matkami, z szczelakami, takie też na sprzedaż. Teraz na września pójdzie. Mleko oddajesz, oddajesz? Nie, bo wszystko nie. Cielaki. Aha. Cielaki wszystko ten piją, nie? No. Czyli bardziej na mięso. Na mięso, tak. No i to wiesz, jeszcze tam pracuję, nie? Bo tak to
by było kiepsko, nie? No. To gdzieś tutaj stoi. Mhm. No i ze zgrabiarka jest. Zgrabiarka jest, ale to powiem ci, zgrabiarkę zostawię taką awaryjną, nie? To powiem ci, za to też już tam się pieniądze, niech ona tam stoi, nie? One w miarę kurde lekko szły, nie? Powiem ci, orkan jakby się trafił jakiś kupiec, to bym to sprzedał. On jest na chodzie wszystko, nie? No. On chyba z 10 lat w stodole przestał, to wiesz, miejsce teraz robiłem, to powyciągałem, żeby ten nowy sprzęt postawiać, nie? Ktoś może będzie chciał. No jakby się trafił, nie? Telefon jak chcesz, możesz podać. Dam ci wizytówkę. Dobra. I słuchaj. A mogą napisać gdzieś tam w tym? No, mogą pisać, mogą dzwonić, nie? No i wiesz, to i zgrabiarka będzie na sprzedaż, nie? Te krony. Tak, to możemy zobaczyć. Nie wiem, tam na necie widziałem, wystawiona 26 była. Powiem ci, no ja ją kupiłem też z komisu od handlarza. Ona tam dziennie, znaczy rocznie to powiem ci z 50 hektarów tylko grabiła, nie? No, no. I to powiem ci, wózki były rozbierane, łożyska, wszystko były wymienione. Taki kapitalny przegląd. Jeden siłownik jest po regeneracji, drugi jest nowy. I cała hydraulika, węże, wszystko są nowe. I to mówię, taka wyjściowa to jest tak 26 tysięcy, nie? Bo tak akurat był ten model na necie, nie? Mm-hmm. Ale to jest, mówię, cena do uzgodnienia. No, no wiadomo, nie? Tam na transport coś się opuści, jakby ktoś chciał. Szeroko ma te ośki, nie? No szeroko. Mm-hmm. No i powiem ci, wiesz, czekaj, ja chyba 7 lat używam. To powiem ci, nic, ani razu awarii, tylko mówię, łąki są poryte, to się trafi nieraz, że ramię pęknie, nie? No, no, to się no. Tutaj zawsze, o tutaj nawet, tutaj w tym miejscu tak pękają. No, no. Ale to mówię, to jest przyczyna, że są łąki nierówne, nie? Mhm. Widzę, 60-ka sobie ciągnie to. No wiesz co, 60-ką, ale tym to 900, tym czwórką ten chodziła z czwórką w Ursusie, nie? No, no. A tym 912 to presowałem. Także wiesz, teraz już jest cała przesmarowana, przegląd, wszystko przejrzane, wszystko jest ten. No tylko co by było, wiesz co trzeba zrobić, bo ja tego nigdy nie robiłem, tutaj ten stworzeń. Mhm. I ten by trzeba było tylko zobaczyć. Ja myślę, o tutaj jest trochę wyrobione, no, tylko te dwa takie bolce porządnie z materiału wytoczyć, bo tam jest tylko luz i powiem ci, to będzie jeszcze śmigać, nie? Pewnie, że tak. No. Także powiem ci, no to mówię, to można normalnie podczepiasz i jedziesz, nie? To wszystko jest na chodzie. No 60-ka to tak wizualnie to jest taka, wiesz, zdewastowana, nie? Ale tu by trzeba, wiesz, hamulce, no, przednią oś porobić, blachy, oświetlenie, elektrykę, silnik, powiem ci, jak dzwon, nie? One miały dobre, ciśnienie, nie? Ma tam prawie do 6 dobija, nie? No co ja tylko raz na nieraz wyjadę, beczkę wody przywiozę, nie? Jak braknie tam w studni. Zegar widzę nawet, jest? Zegar jest, nie? Także tak. Powiem ci, no 60-ka, no mówię, ona wizualnie jest dowalona, nie? No wiadomo, nie? To robotę robi. Nie? No skrzynia, też nie robiłem skrzynia, wszystko na razie chodzi, no mówię, silnik był robiony parę lat temu, to jest nowa pompa wstawiona, wał jest nominalny. No powiem ci, i tylko mówię, ona stoi już, praktycznie ją nie używam. Raz na miesiąc tylko autentycznie ci wyjadę, przywieźć z beczkę wody. Nie? Mhm. I to wszystko. No nie robię, bo nawet mówię, kosiarki mam, no, te 320, no. To wszystko ursusami to nie. No, bo to już potrzebuje później oporu, nie? Na wałek, nie? Znaczy powiem ci, wiesz co, 60-ką był kosi. Tak, ja wiem, tylko po co męczyć, nie? Tylko wiesz co, jest za lekka i będzie ściągać, no, nie? No. Jak ma się mocniejszy sprzęt, to lepiej mocniejszy. No jest, nie, no jest plan jeszcze. Powiem ci, takiego ze 160 koni kupić, no ale to jest wszystko pieniądz, nie? No, dokładnie. Żeby coś takiego kupić w miarę dobrego, no to powiem ci... Szukanie. 200 trzeba mieć, nie? No i szukanie, nie? I szukanie, nie?